Jak taka spółka jak PSG może wpisać się w strategię wodorową, o której mówimy na konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne w Rzeszowie? Polska Spółka Gazownictwa jest narodowym operatorem systemu dystrybucyjnego. Sieciami, którymi dysponujemy, dystrybuujemy paliwo gazowe do odbiorców końcowych. W związku z tym widzimy tu pole dla zagospodarowania wodoru, w szczególności zielonego, pozwalającego na ograniczenie emisyjności całego systemu poprzez jego zagospodarowanie w sieciach. Oczywiście pozostaje nam tu ograniczenie wynikające z aspektów prawnych, jakie aktualnie w Polsce obowiązują, czyli minimalnego ciepła spalania dopuszczalnego rozporządzeniem, aspektów technicznych wynikających z możliwości spalenia takiej mieszanki wodoru z paliwem gazowym, bezpiecznego spalenia w odbiornikach oraz aspektów wynikających z przyrządów i urządzeń stosowanych na stacjach gazowych, posiadających, spełniających dyrektywę ATEX w zakresie iskrobezpieczeństwa klasy 2A. Ponadto w całym tym aspekcie, mając na uwadze równocześnie wprowadzoną i nałożony obowiązek z wprowadzonej wcześniej ustawy o elektromobilności dla PSG w zakresie budowy stacji tankowania CNG, dochodzi nam jeszcze aspekt możliwości wpuszczenia mieszanki paliwa gazowego z wodorem do zbiorników CNG montowanych w samochodach. Uwzględniając te wszystkie aspekty, o których wcześniej wspomniałem, wydaje się, że bezpieczny poziom wprowadzenia wodoru do sieci gazowej mieści się w przedziale między 2% a 8%, z tym, że te 2% jest górnym progiem w przypadku butli gazowych w samochodach zasilanych CNG. Wymagałoby to wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, ewentualnie enklaw, ale uwzględniając to, co było powiedziane na konferencji w zakresie sugestii, iż źródła wodoru zielonego będą źródłami rozproszonymi, Polska Spółka Gazownictwa widzi możliwość zagospodarowania takiego wodoru w sieciach gazowych, również na tym terenach jakby rozproszonych, w określonych enklawach zamkniętych, gdzie nawet w przypadku enklaw zamkniętych moglibyśmy mówić o doprowadzeniu do tego, iż sieć gazowa będzie przyjmowała dużo więcej wodoru. Oczywiście, jeżeli z drugiej strony będą odpowiednio dostosowane do tego odbiorniki. Polska Spółka Gazownictwa w swojej historii zajmowała się już transportem wodoru, jeżeli można tak powiedzieć. Chodzi o gaz koksowniczy, który w swoim składzie zawierał 55% wodoru. W związku z tym nie jest to paliwo, które jest dla nas jakąś nowością albo z którym nie mamy doświadczenia i, że tak powiem, obawiamy się go. Tak jak powiedziałem, pozostaje kwestia aspektów prawnych, czyli wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie, o których wspominał w trakcie konferencji minister Zyska w związku z prowadzonymi pracami nad wprowadzeniem prawa wodorowego i aspektów technicznych związanych z odpowiednimi dopuszczeniami dla urządzeń odbierających taką mieszankę paliwa gazowego z wodorem. A aspekty finansowe? Założeniem... Spojrzenie ekonomiczne na ten. Tak, tylko, że założeniem startowym przy wprowadzaniu tak zwanego zielonego wodoru do sieci gazowych było właśnie bezkosztowość tego procesu, czyli nie wymagałoby to wymiany urządzeń po naszej stronie. Oczywiście, że wymagałoby to pewnych zmian w zakresie sieci, czy tam modernizacji sieci, ale ta modernizacja jest w sposób ciągły w spółce wykonywana, bo sieci z racji swojego wieku, z racji środowiska, w którym się znajdują, mówię o środowisku tym chemicznym gleby, szybciej lub wolniej podlegają pewnej korozji, tak? Więc one są na bieżąco wymieniane. Sieci na terenach objętych szkodami górniczymi też są wymieniane w sposób jakby wynikający z potrzeb.
obsunięć, stąpnięć i tak dalej, więc te aspekty są na bieżąco regulowane. Natomiast samo wprowadzanie wodoru, jeżeli byśmy wprowadzali w ramach objętościowych, określonych w przepisach prawa i pozwalających na dotrzymanie parametrów ciepła spalania, w mojej ocenie nie wymagałyby na ten moment dużych inwestycji po stronie spółki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.